Gambia to najmniejsze państwo Afryki zajmujące wąski skrawek lądu wzdłuż dolnego biegu rzeki Gambii. Fauna tego kraju jest niezwykle różnorodna i kolorowa. Żyje tutaj ponad 570 gatunków ptaków. Większość to dla nas stworzenia egzotyczne. Część z nich przylatuje tu z północy na zimowiska, także z Polski. Niepłochliwe ptaki spotyka się wszędzie i łatwo można je obserwować. Gambia to prawdziwy raj dla ornitologów. W Gambii przebywaliśmy zaledwie tydzień. Zamieszkaliśmy na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego w największej aglomeracji miejskiej tego kraju, Serekundzie, 20 km od stolicy Banjul. Jest to największy ośrodek turystyczny Gambii z rozbudowaną bazą hotelową przy pięknych plażach. Pierwsze kroki w nieznanym nam jeszcze terenie kierujemy ku oceanowi. Fale wyrzucają na piasek różne stworzenia morskie. Wśród nich znalazł się martwy żółw, który zainteresował liczne sępy brunatne. Ptaki te oddają przyrodzie i ludziom nieocenione usługi, działając jak szybka i niezawodna służba sanitarna. Sępy żerują, nie obawiając się bliskości człowieka. Kruki srokate także mają ochotę coś skubnąć z żółwia. Znacznie większe i silniejsze od nich sępy brunatne nie dopuszczają jednak konkurencji do stołu. Sępy w swoim gronie w miarę spokojnie dzielą się zdobyczą. Rzadko dochodzi między nimi do utarczek. Może ta łagodność ich obyczajów wynika z tego, że głód im nie doskwiera. Jak później się przekonaliśmy, tutejsza ludność często dokarmia te ptaki. Wśród roślin porastających wydmy znaleźliśmy także obcą tutaj trojeź amerykańską. Na tej trującej roślinie żerują gąsienice motyli z rodziny Danaidae. Danais crisipus ma jednak w swoim menu wiele innych roślin żywicielskich. Na przybrzeżnej skale pięknie pozuje nam kulik mniejszy z rodziny bekasowatych. Jest to ptak brodzący, więc na pewno nie szuka tutaj pożywienia. Agama natomiast rozkoszuje się ciepłem, które oddaje rozgrzana słońcem skała. Teren hotelowy odgradza żywopłot z kwitnącej opuncji indyjskiej. Idziemy plażą na północny wschód i docieramy do ujścia rzeczki Kotu. Brzegi tego niewielkiego cieku wodnego porastają zarośla namorzynowe. Rośliny pochodzą z różnych rodzin, jednak w znacznej mierze do siebie się upodobniły, wykształcając podobne przystosowania. Mięsiste liście ułatwiają bytowanie w warunkach silnego zasolenia. Szczudlaste korzenie przybyszowe stabilizują rośliny w grząskim podłożu. Budowa kwiatów pozwala rozróżnić poszczególne gatunki.
dostrzegamy siedzącą na gałęzi czaplę modronosą. Ptaki te żyją także na południu Europy i sporadycznie zalatują do Polski. Nieco dalej usadowiły się kormorany etiopskie. Są one prawie dwa razy mniejsze od naszych kormoranów. Gnieżdżą się w znacznej części Afryki, na południe od Sahary i na Madagaskarze. Pojawiło się kilka rybaczków srokatych. Prawdopodobnie jest to grupa rodzinna. Ptaki te występują w Afryce i w ciepłych obszarach Azji. Zwyczaje mają podobne do naszego zimorodka. Polują na ryby, skorupiaki i duże owady wodne. Lęgną się w norach wygrzebanych na piaszczystych skarpach. Jest teraz odpływ. Ptaki gromadzą się przy płytkich zbiornikach wodnych przy ujściu rzeczki Kotu. Wśród nich wyróżniają się śnieżno-białe czaple czarnonogie. Przy nich niepozornie prezentują się mniejsze nieco czaple czarne. Jest tutaj jeszcze jeden gatunek czapli o ciemnym upierzeniu. To czapla rafowa. Wyróżnia się ona od czapli czarnej białym podgardlem i bardziej szarym niż czarnym upierzeniem. Żeby było ciekawiej, gatunek ten prezentuje dwa typy upierzenia – biały i szary. Zdarzają się także typy pośrednie. Czapla nie zwraca na nas uwagi i skupiona jest na polowaniu. Bliskość niepłochliwych ptaków sprawia, że czujemy się, jakbyśmy byli w raju. Obok czapli czarnej dostrzegamy warzęchę czerwonolicą. Ale już nasze oczy wychwytują kolejne obiekty do obserwowania. Na piasku przysiadło całe stado ptaków. To czajki szponiaste. Ptaki odpoczywają, stojąc nieruchomo lub drepcząc leniwie przy wodzie. Zastanawiająca jest nazwa czajki szponiastej. Otóż gatunek ten nie posiada szponów u nóg, za to zaopatrzony jest w ostry pazur ukryty w każdym z jego skrzydeł. Ostróg tych używa do ataku na zwierzęta, które zbliżają się zbyt blisko do gniazda lub potomstwa. Wśród stada czajek szponiastych krąży kulik mniejszy. Wychodzę na łachę piasku, na której przebywa parę ptaków. Samotnik z rodziny bekasowatych
Małymi kroczkami zmierza ku wodzie, rozglądając się za zdobyczą. Kormoran etiopski rzucił tylko na mnie spojrzenie i wypróżnia się. Po chwili rozpościera skrzydła, by suszyć pióra. Bardzo mnie cieszy taka ufna postawa tutejszej fauny. Pozostałe ptaki także dalekie są od paniki. Mewa szarogłowa jest gatunkiem siostrzanym mewy śmieszki. Występuje w dwóch podgatunkach, w Afryce subsaharyjskiej i w Ameryce Południowej. Kulik mniejszy przybył tutaj na zimowisko z dalekiej północy. Lęgnie się na torfowiskach i bagnach w strefie tundry i lasotundry. Teraz szuka coś do zjedzenia. Chwyta pokarm swoim długim, zakrzywionym dziobem niczym pęsetą. Dziób kulika przystosowany jest do sądowania miękkiego błota w poszukiwaniu małych bezkręgowców. Waruga to ptak Afryki subsaharyjskiej. Charakterystyczny czub na karku tworzy profil głowy porównywany do młota. Duży, spłaszczony dziób ma na końcu mały hak, ułatwiający łapanie śliskich płazów i ryb. Waruga nie gardzi również owadami, skorupiakami i innymi bezkręgowcami. Ptak postanowił zmienić miejsce, by coś upolować. Łowami zajmuje się także dobrze nam znana z Polski czapla siwa. Dorasta ona do 1 metra wysokości. Znacznie przewyższa wzrostem czaplę czarną, rafową i czarnonogą. Różnice te są wyraźne, gdy możemy porównać sylwetki ptaków stojących obok siebie. Teraz możemy przyjrzeć się trzem gatunkom jednocześnie. Czapla siwa zainteresowała się pułapką, w której prawdopodobnie szamocze się ryba. Inna czapla w tym czasie wygrzewa się w słońcu. Na błotnistym brzegu dostrzegamy grupkę długonogich ptaków wielkości gołębia. To szczudłaki zwyczajne. Wydłużone nogi pozwalają im brodzić na głębszej wodzie w poszukiwaniu bezkręgowców i małych rybek. Gatunek ten ma ogromny zasięg występowania. Zasiedla wszystkie kontynenty oprócz Antarktydy. W Gambii szczudłaki przebywają przez cały rok. W Polsce pojawiają się regularnie, ale lęgi odbywają tylko sporadycznie. Kolejny ptak, brodziec pławny, jest przybyszem z Euroazji, zimującym jedynie w Afryce.
Żywi się wodnymi bezkręgowcami, które zdobywa brodąc na płciźnie. Co chwilę zanurza dziób w wodzie, ale trudno ocenić skuteczność jego metody łowieckiej. Czaple dostojnie kroczą po dnie w nadziei upolowania jakiejś rybki. Warzęcha czerwonolica łapie ryby i żaby charakterystycznym łyżkowatym dziobem. Zdumiewające jest, jak natura różnie modeluje ten organ do podobnych zadań. Przez rzeczkę Kotu przerzucony jest most drogowy w niewielkiej odległości od brzegu oceanu. Znany jest on miłośnikom ptaków jako doskonały punkt obserwacyjny. Przy moście gromadzi się codziennie mnóstwo ptaków wielu gatunków. Tutaj można zobaczyć stado pelikanów małych. Ptaki tworzą wspaniałe widowisko, gdy przystępują do zbiorowych połowów ryb. Często dochodzi do międzygatunkowej współpracy w naganianiu zdobyczy. W tłumie polujących ptaków pojawia się także czapla biała, wielkością dorównująca czapli siwej. Wreszcie emocje związane z łowami opadają i kończy się ogólne poruszenie. Większość ptaków spokojnie odpoczywa na płciznach. Wśród korzeni podporowych na morzu dostrzegamy nieruchomą sylwetkę kulona rzecznego. Ptak najzwyczajniej śpi na stojąco. Czapla czarna, jakby od niechcenia, próbuje jeszcze coś złowić. Wchodzimy na most, z którego filmujemy kormorany etiopskie odpoczywające na palach. Kormorany nie mają gruczołów łojowych i nie mogą zaimpregnować piór tłuszczem, jak to robią kaczki. By zachować sprawny lot, muszą dużo czasu poświęcić na suszenie piór, które nie są wodoodporne.
Jedna z waruch daje popis swoich umiejętności wokalnych w hałasie przejeżdżających samochodów. Na czapli siwej nie zrobiło to żadnego wrażenia. W czasie odpływu pojawiają się poskoczki mułowe, które pędzą lądowo-wodny tryb życia. Te fascynujące ryby mają komory skrzelowe wypełnione wodą i powietrzem. Dzięki temu mogą swobodnie oddychać w czasie długiego plażowania na piasku. Co pewien czas muszą wciągać gałki oczne do specjalnych zachyłków, by je nawilżać. Wydaje się, że poskoczki do nas mrugają. W czasie spotkań z pobratyńcami często przybierają postawę imponującą, prezentując rozłożone, kolorowe płetwy grzbietowe. Poskoczki muszą zachować czujność, by uniknąć dziobów głodnych ptaków. Rybaczek srokaty wyraźnie wypatruje potencjalnych ofiar. Waruga zapewne też chętnie by coś przekąsiła. Opuściliśmy most pełen ludzi i hałasu. Wróciliśmy do zacisznego ujścia rzeczki Kotu. Dno rozlewiska pozbawione teraz wody opanowały kraby skrzypki. Powychodziły ze swojej nory, by zająć się konsumpcją. Pożywieniem tych skorupiaków są cząstki organiczne zawarte w mule osadzonym przez rzeczkę. Porcje mułu przenoszą do otworu gębowego małymi szczypcami. Samice posługują się przy jedzeniu dwoma szczypcami. Natomiast samce mogą użyć do tego celu tylko jedne szczypce, bo drugie są ogromne i nie nadają się do pobierania pokarmu. Każdy krab ma w pobliżu swoją norkę, w której może się schronić w razie zagrożenia. Gdy głód został zaspokojony, samce nabierają ochoty na seks. Zaczynają wabić samiczki do swoich norek, machając szczypcami. Teraz przydają się ogromne szczypce, które im są większe, tym większe robią wrażenie na paniach. Niektórym damom nastrój się udziela i zaczynają tańczyć.
sępy brunatne nie są zainteresowane krabami. Jeden zabawia się skubaniem krzaczka. Drugi zainteresował się gałęzią. Pozostałe sępy oddają się leniwej bezczynności. Opuszczamy już te urokliwe miejsce i powoli idziemy do plaży. Zobaczyliśmy dzisiaj niewielką część bogatej i kolorowej awifauny Gambii. Ptaki nie są zabijane ani niepokojone. Otoczone opieką tutejszej ludności wykazują dużą ufność wobec człowieka. Gambia to prawdziwy ptasi raj. Na plaży czekają na nas atrakcje przygotowane dla turystów. Temperatura powietrza spada, plaża wypełnia się ludźmi. Młodzież namiętnie oddaje się grze w piłkę nożną. Każdy nadający się skrawek plaży staje się boiskiem piłkarskim. Słońce wkrótce schowa się za horyzontem. Przed nami jeszcze kilka dni i wiele spotkań z egzotycznymi ptakami.